Skutkiem nocy ciemnej, krępującej władzę i odczucia jest to, że dusza nie może wznieść do Boga uczuć ani umysłu, ani nie może modlić się do Niego, jak Jeremiaszowi wydaje się jej, że Bóg zakrył się przed nią obłokiem, aby jej modlitwa nie doszła do Niego. Wyraża to Jeremiasz w słowach: głazami zagroził mi drogę. Jeżeli zaś dusza modli się, czyni to czasem z tak wielkim wysiłkiem i z takim niesmakiem, że jest przekonana, że Bóg jej ani nie słucha, ani nie zwraca na nią uwagi. Daje to poznać prorok w przytoczonym już tekście, gdzie mówi: nawet gdy krzyczę i wołam, On tłumi moje błaganie. Nie jest więc ten czas sposobny do rozmowy z Bogiem, lecz trzeba tu, jak mówi Jeremiasz, usta zanurzyć w prochu, bo może będzie jeszcze dla niej prawdziwa nadzieja. Trzeba więc w cierpliwości znosić to oczyszczenie. Bóg sam dopełnia tu swego dzieła w duszy w sposób bierny, ona zaś nic nie może. Nie może więc ani się modlić, ani z uwagą uczestniczyć w służbie Bożej. Niemniej jest bezradna w sprawach doczesnych. Popada czasem w takie zamroczenie i w taką niepamięć o wszystkim, że czas upływa, a ona nie zdaje sobie sprawy, co czyniła, co myślała, co czyni lub co ma czynić. I nie może, choćby chciała, przywołać uwagi do tych spraw. W tej nocy nie tylko rozum oczyszcza się ze swego światła i wola ze swych odczuć, lecz również i pamięć ze swych rozważań i poznań. Ona również może być bowiem unicestwiona pod względem wszystkich swych rozważań i poznań, by się spełniło w tym oczyszczeniu to, co mówi o sobie Dawid: wniwecz byłem obrócony i nie wiedziałem. To nie wiedziałem odnosi się do zapomnienia i zaniku pamięci spowodowanego wewnętrznym skupieniem, w którym kontemplacja pochłania duszę. Dla przygotowania i przysposobienia duszy według jej władz do rzeczy boskich i do zjednoczenia miłości potrzeba, aby najpierw została ona wraz ze swymi władzami pogrążona w boskim i ciemnym duchowym świetle kontemplacji. Tym samym zostanie ogołocona ze wszystkich przywiązań i poznań dotyczących stworzeń. Trwanie tego oczyszczenia uzależnione jest od jego intensywności. Albowiem im częściej i bardziej wnikliwie wchodzi to światło Boże w duszę, tym więcej ją zaciemnia, opróżnia i unicestwia odnośnie do jej pojmowań i odczuć cząstkowych, dotyczących zarówno rzeczy ziemskich, jak i niebieskich. I z drugiej strony, jeśli to światło z mniejszą czystością i prostotą ją przenika, oczyszcza ją słabiej i mniej zaciemnia. Wydaje się rzeczą nie do wiary twierdzenie, że nadprzyrodzone i boskie światło tym bardziej zaciemnia duszę, im samo w sobie jest czystsze i jaśniejsze, i że również mniej zaciemnia, gdy jest słabsze. Dla lepszego zrozumienia posłużymy się tu przykładem zwykłego światła naturalnego. Im czystszy jest i wolniejszy od pyłu wpadający przez okno promień słoneczny, tym mniej jest widoczny. Im więcej zaś prochu i pyłu jest w powietrzu, tym lepiej uwidacznia się promień dla oka. Przyczyna tego zjawiska jest w tym, że światła nie widzimy jako takiego bezpośrednio, lecz za pomocą przedmiotów, na których ono się zatrzymuje. Światło bowiem daje się widzieć, gdy się odbija od przedmiotów, a gdyby się nie odbijało od nich, nie widzielibyśmy ani światła, ani przedmiotów. Gdyby więc promień słoneczny wpadł do pokoju przez okno, przebiegł wnętrze i wyszedł drugim oknem, nie natrafiając na żaden przedmiot czy pył w powietrzu, od którego mógłby się odbić,
Pokój nie zyskałby więcej światła niż przedtem, ani promienia nie można by było zobaczyć. Owszem, jeśli by się dobrze zastanowić, w mieszkaniu byłoby więcej ciemności, gdyż ten promień, nie mając się na czym zatrzymać, nie tylko sam byłby niewidoczny, ale pozbawiłby innego światła. Tak działa w duszy ów boski promień kontemplacji. Przechodzi on siły naturalne duszy i dlatego, gdy ją przenika swoją światłością, zaciemnia ją równocześnie i pozbawia wszystkich pojmowań i odczuć naturalnych, jakich nabywa ona za pomocą światła naturalnego. Nie tylko więc pozostawia ją w ciemności, lecz również i w opróżnieniu wszystkich władz i pożądań, tak duchowych, jak i naturalnych, pogrążywszy ją w próżni i w ciemności, oczyszcza ją i oświeca duchowym światłem boskim. Dusza jednak nie zdaje sobie z tego sprawy, wie tylko jedno, że jest w mrokach. Zachodzi tu to samo, co mówiliśmy o przebiegającym przez pokój, ale niewidocznym promieniu, który z powodu całkowitej próżni nie ma się gdzie zatrzymać. Jeśli jednak to światło duchowe przenikające duszę natrafi na jakiś przedmiot odbicia, to znaczy, kiedy mu się nasunie jakaś chociażby najmniejsza rzecz dla zrozumienia duchowego dotycząca doskonałości lub niedoskonałości, albo sądu o prawdzie lub fałszu, dusza natychmiast to spostrzega i widzi o wiele jaśniej niż przed wejściem w te ciemności. Czyli innymi słowy, w tym celu widzi to światło, by z tym większą łatwością mogła poznać każdą niedoskonałość. I dzieje się tu znowu podobnie jak z promieniem niewidocznym w mieszkaniu. Sam w sobie jest on niewidzialny, lecz gdy się przesunie rękę czy jakiś inny przedmiot, natychmiast można rękę ujrzeć i z tego poznać, że jest tam jakieś światło słoneczne. To duchowe światło jest proste, czyste i całościowe, nietknięte ani niezwiązane z jakimś poszczególnym pojęciem naturalnym lub boskim. Dusza bowiem odnośnie do tych pojęć ma w tym stanie władze swoje ogołocone i unicestwione. Stąd też z wielką łatwością i w szerszym zasięgu poznaje dusza i przenika wszelkie rzeczy niebieskie czy ziemskie. Dlatego też mówi apostoł, człowiek duchowy przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. I do tej to całościowej i prostej mądrości odnosi się to, co Duch Święty mówi przez mędrca. Mądrość dociera wszędzie dzięki swej czystości, ponieważ nie rozdrabnia się na żadne szczegółowe pojęcia i odczucia. To właśnie znamionuje ducha tak oczyszczonego i wyzwolonego ze wszystkich szczegółowych pojmowań i odczuć, że nie smakuje w żadnych poszczególnych pojęciach i doznaniach. Pozostając w próżni, w ciemności i w mrokach, tym łatwiej obejmuje wszystko, by się spełniły słowa świętego Pawła. Nic nie mają, a posiadają wszystko. Ta wielka szczęśliwość jest nagrodą za duchowe ubóstwo. Ta szczęśliwa noc, chociaż zaciemnia ducha, czyni to tylko w tym celu, aby dać mu światło odnośnie do wszystkich rzeczy. I chociaż upokarza go i uniża, to tylko dlatego, by go podnieść i wywyższyć. Opróżnia go ze wszelkiego posiadania i odczucia naturalnego i czyni go ogołoconym, by mógł się na sposób boski rozprzestrzenić, rozradować i smakować we wszystkich rzeczach niebieskich i ziemskich, osiągnąwszy już we wszystkim całkowitą swobodę duchową. Dokonuje się tu bowiem rzecz podobna jak pomiędzy naturalnymi składnikami. Składniki te, aby się mogły ściśle ze sobą złączyć oraz zespolić z innymi smakami, zapachami i barwami,
muszą pozbyć się właściwości swej barwy, zapachu czy smaku. Duch również musi być prosty, czysty, ogołocony ze wszystkich odczuć naturalnych, tak aktualnych, jak i habitualnych, aby mógł bez przeszkód i ze swobodą jednoczyć się z szerokością ducha Bożej mądrości. Bo tylko w złączeniu z jej czystością może kosztować smaków wszystkich rzeczy i to w mierze o wiele wyższej i wznioślejszej. Bez tego zaś oczyszczenia nie może żadną miarą smakować ani odczuwać zadowolenia z całej obfitości tych smaków duchowych, bowiem jedna skłonność uczuciowa lub jakaś jedna poszczególna rzecz, do której duch się przywiązuje aktualnie czy habitualnie, wystarczy, by jej przeszkodzić w odczuciu tego delikatnego wewnętrznego smaku ducha miłości. A duch ten zawiera w sobie wszystkie smaki i to w bardzo wysokim stopniu. Synowie Izraela tylko dlatego, że pozostała w nich jedyna skłonność i pamięć o mięsie i pokarmach, w jakich smakowali w Egipcie, nie mogli odczuć delikatnego smaku anielskiego chleba, czyli danej im na pustyni manny. A manna ta, jak mówi Pismo Święte, miała w sobie słodycz wszystkich smaków i przemieniała się w taki smak, jakiego kto chciał. Tak również nie może dojść do smakowania z całą swobodą, w rozkoszy, wolności duchowej taka dusza, która jest skrępowana jakąś skłonnością aktualną czy habitualną, poszczególnymi zrozumieniami lub jakimkolwiek innym pojmowaniem. A jest tak dlatego, że odczucia, uczucia i pojmowania Ducha Doskonałego, będąc boskie, są innej miary i innego rodzaju, są tak wzniosłe i dalekie od naturalnych, że dla aktualnego i habitualnego posiadania jednych trzeba odrzucić i unicestwić drugie. Dwa przeciwieństwa nie mogą być w jednym i tym samym podmiocie. Dla osiągnięcia więc tak wzniosłego stanu trzeba koniecznie, by ta noc ciemna kontemplacji unicestwiła i zmiażdżyła duszę w jej nędzy, wprowadzając ją w ciemności, osłości, uciski i w próżnię. Światło bowiem, jakie dusza ma otrzymać, jest to najwznioślejsze światło boskie, przechodzące wszelką światłość naturalną. Nikt go też nie może pojąć naturalnym rozumem. Aby umysł mógł się zjednoczyć z tym światłem i uczynić się boskim w stanie doskonałości, musi najpierw oczyścić się i wyniszczyć co do swego światła naturalnego, wprowadzając aktualnie w ciemności za pośrednictwem ciemnej kontemplacji. Ciemność ta musi trwać tak długo, dopóki nie usunie i nie wyniszczy nabytego przez długi czas przyzwyczajenia do pojęć i rozumowań naturalnych. Wtedy dopiero może na ich miejsce wprowadzić boską jasność i światłość. Ponieważ zaś ta siła rozumowania, jakiej dusza dotąd używała, jest naturalną, stąd też ciemności, jakie tu odczuwa, są głębokie, straszne i bardzo bolesne. Odczuwa się je w samej istocie ducha, i dlatego są jakby substancjalnymi ciemnościami. Tymczasem odczucie miłości, jakie dusza ma posiąść w boskim zjednoczeniu miłości, jest boskie, a tym samym bardzo duchowe, subtelne i delikatne i bardzo wewnętrzne. Przekracza ono wszelkie przywiązanie i uczucie woli i jej pożądań. Aby więc wola mogła dojść w zjednoczeniu miłości do odczucia i smakowania tych boskich rozkoszy i odczuć tak wzniosłych, że nie podpadają one naturalnej władzy woli, musi się najpierw oczyścić
i ogołocić ze wszystkich naturalnych odczuć i uczuć. Musi wejść w osłości i ucisk, i to w mierze odpowiadającej jej naturalnym przywiązaniom tak do rzeczy boskich, jak i do ludzkich, aby przez to oczyszczenie, wypalona w tym ogniu ciemnej kontemplacji i wyswobodzona od wszelkiego rodzaju złych duchów, jak serce ryby położone przez Tobiasza na węglach, stała się sposobna, czysta i prosta, a jej podniebienie zostało tak oczyszczone i uzdrowione, by mogła odczuwać wzniosłe i nieznane dotąd dotknięcia boskiej miłości. W tej miłości zobaczy się dusza przekształcona boskim sposobem, gdyż odrzuciła wszystkie przeciwieństwa aktualne czy habitualne, jakie posiadała przedtem. Potrzeba, aby dusza została wprowadzona w ogołocenie i ubóstwo duchowe i by została oczyszczona z wszelkiej podpory, pociechy i pojmowań naturalnych, tak co do rzeczy niebieskich, jak i ziemskich. To zjednoczenie bowiem, do którego przygotowuje i wprowadza noc ciemna, ma napełnić duszę i obdarować ją pewnego rodzaju chwalebną wielkością, wynikającą z obcowania z Bogiem. Chwalebna wielkość zawiera w sobie niezliczone dobra i rozkosze tak obfite, że przekraczają one wszelką miarę naturalnego posiadania. Bez oczyszczenia zaś nie mogłaby ich dusza przyjąć, gdyż pozostałaby na poziomie naturalnym słaba i nieudolna. Wszak mówi Pismo, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i w serce człowieka nie wstąpiło, co przygotował. I dopiero po tym oczyszczeniu, wyzbywszy się starego człowieka i osiągnąwszy za pośrednictwem tej nocy prawdziwe ubóstwo duchowe, wchodzi dusza w nowe i błogosławione życie, czyli w stan zjednoczenia z Bogiem. Potrzeba, aby tutaj duch oczyścił się i wyzwolił od swego pospolitego i naturalnego sposobu odczuwania, gdyż dusza ma tu posiąść pewien zmysł i wzniosłe boskie poznanie wszystkich rzeczy, boskich i ludzkich. Poznania tego nie może ogarnąć zwykła wrażliwość i naturalna zdolność. Spogląda bowiem wtedy oczyma innymi niż poprzednio, tak różnymi, jak duch różni się od zmysłów lub rzeczy boskie od ludzkich. Za pomocą tej oczyszczającej kontemplacji wchodzi dusza w wielkie uciski i przykrości. Pamięć jej zostaje pozbawiona wszelkiego miłego i spokojnego poznania. Odczuwa natomiast wewnętrznie smutną dolę wygnania i pustkę wokoło. Wszystko wydaje się jej obce i inne niż było przedtem. Ta noc wyprowadza bowiem ducha z naturalnego i zwyczajnego sposobu odczuwania rzeczy, aby go wprowadzić w pewien zmysł boski, daleki i obcy wszelkiemu ludzkiemu sposobowi pojmowania. Zdaje się wtedy duszy, że pozostaje jakby poza sobą w ciągłych cierpieniach, kiedy indziej znowu odczuwa, jakby była w stanie jakiegoś zaklęcia czy odrzucenia i ze zdumieniem patrzy wokoło i słucha,
gdyż wszystko wydaje się jej obce i dalekie, choć jest to tym samym, z czym przestawała przedtem. Wszystko to powoduje w niej coraz większe oddalenie i oderwanie od zwyczajnego sposobu odczuwania i pojmowania rzeczy, aby wreszcie całkowicie wyniszczona została pouczona w boski sposób należący już więcej do przyszłego niż teraźniejszego życia. Dusza przechodzi przez wszystkie dręczące oczyszczenia ducha, by za pośrednictwem tego boskiego działania odrodzić się w życiu duchowym i wśród tych bólów rodzi się duch zbawienia, aby się spełniły słowa Izajasza: przed Tobą, o Panie, poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, wydaliśmy ducha zbawczego. Oprócz tego za pośrednictwem nocy kontemplacji przygotowuje się dusza do wejścia w uciszenie i pokój wewnętrzny. Pokój ten jest takiej natury i tak rozkoszny, że jak mówi Kościół, przewyższa wszelki zmysł. Musi więc dusza wyzbyć się swego pierwotnego pokoju, nie był to bowiem pokój, gdyż był on otoczony wieloma niedoskonałościami. Dusza zaś sądziła, że ma prawdziwy pokój, gdyż był zgodny z jej upodobaniem. Pokój ten był dla niej jakby podwójny, gdyż już zdobyła pokój w zmysłach i w duchu i cieszyła się obfitością darów duchowych pokoju, który w rzeczywistości nie był pokojem doskonałym. Z tego niedoskonałego pokoju dusza musi zostać wyrwana, oczyszczona. Bolał nad tym Jeremiasz, mówiąc: pozbawiłeś mą duszę spokoju. Oczyszczenie to dokonuje się wśród bolesnego zamieszania, wśród wielu trosk, niepokojących wyobrażeń i zmagań, jakie dusza odczuwa w sobie na skutek poznania i odczucia nędzy, którą w sobie dostrzega. Czuje się jakby zgubiona i pozbawiona na zawsze wszelkiego dobra. Stąd odczuwa duch tak wielki i głęboki ból, że sprawia on, iż wyrywają się czasem z ust krzyki i jęki duchowe. Czasem znów płyną obficie łzy, jeśli dusza zdoła płakać, rzadko jednak przychodzi tu ulga. To przeżycie wyraził Dawid, mówiąc w podobnym doświadczeniu: byłem strapiony i upokorzony, krzyczałem z powodu jęków mego serca. Ten krzyk jest niezmiernie bolesny, czasem bowiem na skutek nagłego i przenikającego przypomnienia nędzy, w jakiej się dusza znajduje, do tego stopnia wzmaga się i podnosi jej boleść, jej umęczenie i udręki, że nie wiem, jak to wyrazić, chyba tylko przez podobieństwo, jakie wypowiedział prorok Hiob wśród podobnego udręczenia. Jęki moje jak wzbierające wody, bo rzeczywiście jak wody wzbierające dochodzą czasem do takiej wysokości, że wszystko zapełniają i zatapiają, tak i ten krzyk i uczucie duszy do tego stopnia się potęguje, że zalewa ją i zatapia, napełnia uciskami i bólami duchowymi wszystkie jej najgłębsze uczucia i siły tak, że trudno to wyrazić. Takiego dzieła dokonuje w duszy ta noc zakrywająca sobą nadzieję na światło dzienne. W tym znaczeniu wypowiada prorok Hiob słowa: nocą usta we mnie przeszyte bólem, cierpienia moje nie usypiają. Przez usta rozumie się tu wolę, którą cierpienie nieustannie rozrywa. Wątpliwości bowiem i troski
przejmujące duszę, nigdy nie usypiają. To zmaganie się i walka są bardzo głębokie, gdyż i pokój, do którego mają doprowadzić, ma być również bardzo głęboki. Ból duszy jest wewnętrzny i przenikliwy, ponieważ miłość, którą ma ona osiągnąć, ma być również najgłębsza i najczystsza. Rzecz słuszna, że im subtelniejsze i doskonalsze ma być dzieło, tym subtelniejsza, doskonalsza i czystsza musi być praca. Fundament zaś tym głębszy być musi, im trwalsza ma być budowa. Dlatego też w tym stanie, jak mówi Hiob, dusza więdnie w sobie samej, wnętrzności zawrzały bez żadnej nadziei. Jednym słowem, ponieważ dusza ma tutaj dojść do posiadania Boga i radować się Nim w stanie doskonałości, do której za pośrednictwem tej nocy oczyszczającej zdąża, a także ma otrzymać niezliczone dobra, dary i cnoty dotyczące tak samej jej substancji, jak i jej władz, musi najpierw gruntownie zostać oczyszczona i pozbawiona wszystkich tych darów. I rzeczywiście dusza sądzi, że tak daleko jest od nich wszystkich, a jej dobra zanikły do tego stopnia, iż już nigdy ich nie osiągnie. Tłumaczy to Jeremiasz w tekście: zapomniałem o szczęściu. Lecz przypatrzmy się teraz, z jakiej przyczyny to światło kontemplacji, tak słodkie i łaskawe dla duszy, że jedynie pożądać go powinna, jest to bowiem to samo światło, z którym dusza ma się połączyć i znaleźć w nim wszelkie dobra w stanie doskonałości, do której dąży, zadaje jej początkowo swym działaniem tak bolesne i upokarzające skutki. Przyczyna nie leży w samej kontemplacji, czyli udzielaniu się boskim, gdyż to samo z siebie nie tylko nie zadawałoby cierpienia, lecz owszem słodycz i rozkosz. Przyczyną bólu jest tutaj nieudolność i niedoskonałość, jaką jeszcze dusza posiada, jak również przeciwne kontemplacji, tkwiące w niej skłonności. I dlatego właśnie, gdy światło Boże przenika duszę, odczuwa ona cierpienie.